Cześć wszystkim. Dzisiaj nagrywam filmik odnośnie naszej ostatniej wymianki tagami. Ja paczuszkę, tak jak widać, dostałam od Małgorzaty. Link później Wam dorzucę w opisie do jej bloga. Otworzyłam już sobie wcześniej, żeby nie szarpać się tu z kopertą. I tak, najważniejsze, czyli tak. Dostałam taki przecudny, piękny tak, świąteczny, z gwiazdkami, suszoną pomarańczą i chyba cynamonem, dobrze, jeśli dobrze mówię. Tu ma wstążeczkę materiałową, dzwoneczek z tekturki, kwiatuszek, jest piękny. Tu bardzo fajny, nie wiem, czy to wykrojnik, czy no chyba dziurka, czy raczej taki duży nie jest. Piękny taki z przeszyciami. Wstążka. Piękny. Wyląduje zaraz na mojej ściance. Takie perełki. Kropeczki kolorowe. Mi się bardzo podoba. Super. Do tego oczywiście, tak jak było w umowie, dostałam kilka przydasi świątecznych i nie tylko. Bardzo fajny sznureczek, czerwony. Wstążki materiałowe. Z choinkami. Tu mamy... Aha, te buciki takie, co się wiesza na kominku, na prezenty. I tutaj z napisami. O, to jest ta sama wstążka, co na tagu. Dostałam tutaj jeszcze, widzę, kolorowe papiery. Oj, tu granatami. To jest jakaś kolekcja. O, bardzo fajne, takie ciemne, w szarości takie. Typowo na przykład do męskich kartek, bo takich kartek, powiem szczerze, że nigdy nie kupywałam, nie wiedziałam gdzie. O, to jest super. Typowo takie męskie karteczki. O, po dwie sztuki z każdego. To można już jakiś fajny projekt zrobić, albo albumik. O, z cyferkami, ale super. O, takiego czegoś jeszcze nie widziałam. To jest papier dwustronny, ale super. Bardzo fajny. Tu mamy takie kolorowe papiery. One są nawet błyszczące. Nie wiem, czy to będzie widać na filmiku, ale elementy te niebieskie są błyszczące. O, bombeczki. O, tu kwiatuchy też są takie wypukłe i błyszczące. O, jakie super. To są pieczątki, wydruk? Czy taki gotowy papier można kupić? Takiego czegoś jeszcze nie widziałam. Ale super, do dziecięcego czegoś. Tu kropeczki. Tu tekturka, żeby było wzmocnione. Tu dostałam jeszcze wysuszoną pomarańcz i cynamon. O, a to co to jest? To są jakieś... zestaw do robienia bombek, takich 3D. Nigdy tego nie robiłam. Spróbuję. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak mi coś wyjdzie ładnego, to Wam pokażę. Tu jeszcze dostałam, o, wykrojniki. Serducho. Wydaje mi się, że to jest chyba taka masa. Jak to się mówi? Solna taka, o, mąka z solą, coś w tym stylu. Jeśli się mylę, to przepraszam, ale tak przynajmniej mi to wygląda. Ale super, można to pomalować i też gdzieś do tego. Jest w miarę leciutkie, więc do jakiejś takiej kartki też można śmiało przyczepić. O, i wykrojniki. Ale super. Ja niestety jeszcze nie mam maszynki, zbieram, zobaczymy, co z tego wyjdzie. O. Ale super. Kwiatuchy. Piękne. Taka jakby serwetka dookoła. O, takie ażurkowe są po prostu przecudne. I kwiatuchy jakieś. Mega, mega. Po prostu super. O, uwielbiam takie właśnie, nie wiem jak to się tam nazywa, takie girlandy. W formie właśnie takich jakichś kółek, coś w tym stylu, bo to naprawdę bardzo fajnie uzupełnia pracę.
Te ażurkowe też. Gdzieś tam zawsze można powciskać i to super wypełnia. Bardzo, bardzo dziękuję. Tak naprawdę jest przecudowny, piękny. Nie wiem, jak go wam pokazać. O tak, chyba. No, super. Bardzo, bardzo dziękuję za paczuszkę. To by była moja taka pierwsza wymianka tematyczna. Jak będzie coś następnego, na pewno się zgłoszę, bo bardzo mi się podoba robienie sobie takich malutkich prezencików, w szczególności teraz przed świętami. Trzymajcie się cieplutko. Pa!